Lekarz naprawdę ma problem z matematyką na poziomie 5 klasy podstawówki? No tak, jeżeli to chodzi o pewne zasady, to... Trochę mnie to zaskakuje wszystko, ale okej. I teraz co się dzieje? Ja mu oczywiście jestem w stanie pomóc. On ma, można powiedzieć, to zaplecze, że może do mnie zadzwonić. Iluś rodziców w ogóle ma jakieś zaplecze... Pani minister, no ludzie zaplecze, żeby zadanie na poziomie 5 klasy podstawówki, takiego zaplecza, nie mają know-how wśród znajomych rodziny, panie, żeby... Panie redaktorze, możemy znajdę panu zadania z 5 klasy szkoły podstawowej, nie wiem, z kangura i tak dalej. Założę się, że będzie miał pan problem z rozwiązaniem. Kangura, no kangur, no to kangur. Dobrze. To już I teraz co, o co chodzi? Radio Plus. Sedno sprawy. Gościem sedna sprawy jest dzisiaj Katarzyna Lubnauer, wiceminister edukacji, Koalicja Obywatelska, posłanka Koalicji Obywatelskiej Nowoczesnej. Dzień dobry pani minister, witam serdecznie. Po raz pierwszy w tej roli, po raz pierwszy jako minister, już dziesiątki razy... Pierwszy raz u pana redaktora. No tak, już nie tak, dziesiątki razy jako posłanka, jako przewodnicząca klubu Nowoczesnej, teraz jako minister. Pani minister, co pani powie nauczycielom, nauczycielkom, którzy trzymając premiera za słowo, spodziewaliby się podwyżki w wysokości co najmniej 1500 zł od wynagrodzenia zasadniczego, a nie od średniego. To jest mniej niż mówił premier, jakby nie liczyć. Panie redaktorze, każdy, kto czytał nasze konkrety, a tam jest bardzo precyzyjnie napisane, mógł przeczytać, że będzie to nie mniej niż 30%. Dlatego na słowa premiera się powołuje, a nie na konkrety. Dokładnie. Konkrety są czymś, co jest zapisem. Zawsze to jest taki bardziej formalny zapis i tam jest napisane, że co najmniej 30%, w naszym przypadku to jest 30% w przypadku nauczycieli dyplomowanych i mianowanych, których jest właśnie w sumie 80% i 33% w przypadku początkujących, których jest niecałe 20%. I to jest w przypadku pensji, tak zwanej wynikającej z ustawy Karta Nauczyciela, jest to nie mniej niż dla początkującego 1577 zł, dla mianowanego 1720, a w przypadku nauczyciela dyplomowanego 2198 zł. I powiem więcej. Tą samą średnią wynikającą z karty posłużyli się nauczyciele przy swoim projekcie obywatelskim, który złożyli w Sejmie, który w tym zeszłym tygodniu był pod obradami Sejmu i trafił do komisji. W związku z tym zdajmy sobie sprawę, że jest to narzędzie bardzo jasno znane i tym narzędziem posłużyliśmy się również my i bardzo wyraźnie w naszym konkrecie jest mówione o pensji brutto. Pani minister, zdaję sobie sprawę, że to są znaczące bardzo podwyżki, no ale to premier Donald Tusk co, pomylił się? Nie wiedział, co mówi do końca? Panie redaktorze, wszyscy zdajemy sobie ale sprawę, pani minister, nie może pani przyznać, że się pomylił? No to jest nieomylny człowiek, Donald Tusk, to pomylił się po prostu, chyba tak? Nikt nie ma wątpliwości, że jest to najwyższa podwyżka w historii Polski. I powiem więcej. Nie wiem, czy pan wie, że to jest też największe zwiększenie w budżecie państwa, ponieważ na same podwyżki dla nauczycieli... Przyznałem to, podwyżki są bardzo znaczące i chodzi o słowa premiera. Premier mówił, że będą wyższe, pani minister. Pomylił się? Na same podwyżki dla nauczycieli idzie 23,3 miliarda dla nauczycieli przedszkolnych i nauczycieli szkolnych i dodatkowe 5 miliardów dla nauczycieli akademickich, czyli pracowników uczelni wyższych. Zauważmy, że pokazuje to jedną rzecz, że nauczyciele stali się priorytetem, dlatego że przez wiele lat nie tylko byli przez tą władzę finansowo bardzo źle traktowani, ale byli upadlani hejtem. I uważamy, że to, że chcemy mieć dobrą edukację, chcemy mieć dobrą przyszłość naszych dzieci, no to musimy mieć też dobrych nauczycieli. I to, jak powiedziałem przed chwilą pani minister, doceniam, że te podwyżki są znaczące. Pytam o słowa premiera. Pomylił się, jak rozumiem, premier, tak? Jak rozumiem, miał na myśli tą płacę, którą otrzymują nauczyciele. Nie mam żadnych wątpliwości, że okaże się, że każdy z nich, jak zajrzy w pasek, myślę, że już na początku marca, bo specjalnie poddajemy pod konsultacje rozporządzenie jeszcze zanim pan prezydent podpisał budżet i ustawę okołobudżetową, to zobaczą, że te pensje znacząco wzrosły i że o więcej niż... Nie myślałem, pani minister, że to jest aż tak wielkim problemem powiedzenie, że Donald Tusk mógł się pomylić. Przyzna to pani minister w końcu, czy nie? Panie redaktorze, nie mam żadnych wątpliwości, że dotrzymaliśmy konkret, który jest zapisany na stronie 100konkretów.pl. Okay. Zapraszam na tą stronę. Zobaczą państwo, jak po kolei konkret po konkrecie jest realizowany. Ja mam ten komfort, że mogę powiedzieć, że ze słów pani minister wynika, że premier Donald Tusk się pomylił, tak? Ale wie pan, że już zrealizowaliśmy, jeśli chodzi o Ministerstwo Edukacji, zarówno konkret dotyczący podwyżek. To jedziemy dalej, jeżeli chodzi o konkrety, pani minister, w takim razie, dobrze? Bo mam te konkrety, jeżeli chodzi o edukację. Wątek premiera już zamknijmy, chociaż przyznam, że trochę to dla mnie zabawne. Pani minister, jest zapowiedź wycofania przedmiotu HIT natychmiast. Tak jest to ujęte w konkretach. I już od 1 września nowe roczniki nie będą miały HIT-u. Już tylko HIT będą miały te natychmiast, roczniki. To słowo natychmiast chyba tak?
No dobrze, ale panie redaktorze, w szkole wszystko się dzieje z początkiem nowego roku szkolnego. I nie po co napisaliście natychmiast? Wiadomo, nie, natychmiast w tym znaczeniu, żeby natychmiast zostały podjęte działania związane z tym, że już HiT-u od 1 września nie będą. Już, żeby nie było wątpliwości, trwają w tej chwili prace zespołów, które pracują zarówno nad chudzeniem podstaw programowych, jak i na zmianą tego, żeby od 1 września nie było HiT-u w szkołach. I co zamiast tego HiT-u, pani minister? Będzie nowy przedmiot, który będzie, no nie wiemy jeszcze, jak będzie się nazywał, wiedza, edukacja obywatelska, będzie w każdym razie nowy przedmiot. No taki WOS po prostu? No trochę byśmy chcieli, żeby był bardziej praktyczny, chcielibyśmy, żeby też jednak miał pewne odniesienia dotyczące tego zjawisk pewnych historycznych, natomiast... Czyli to będzie HiT, tylko że wasz HiT, tak? Nie, właśnie będziecie przedstawiali historię i teraźniejszość nie tak, jak chciał PiS, tylko tak, jak chce Platforma. Różnica polega na tym, że nie chcemy oceniać naszych przeciwników. Uważamy, że robienie przedmiotu, którego właściwie jest jak partyjna gazetka, gdzie wszystko to, co robią, co jest bardzo ideologiczne i co poprzednia władza robiła jest okej, a wszystko, co robiła opozycja, jest złe, to nie ma takiego celu. Chcemy, żeby był bardziej praktyczny przedmiot, który uczy też młodych ludzi krytycznego spojrzenia na rzeczywistość, który uczy odróżnienia bardzo popularnych w dzisiejszych czasach fake newsów od prawdy. Czyli przedmiot, który pozwala im poznać, nazwałbym to, rzeczywistość zarówno w Polsce, jak i trochę też na świecie. Czyli taki informacyjny komponent, tak? Ma być istotny? Bardzo istotny ma być komponent informacyjny, ale ma być też istotne to, że my chcemy, żeby młodzi ludzie sami wyrabiali sobie opinie na temat rzeczywistości, a nie żeby ktoś próbował im na siłę wtłaczać. Bo wie pan, to jest kwestia też priorytetów, kogo chcemy wychować. Chcemy wychować ludzi, którzy mają krytyczne spojrzenie, którzy potrafią rozróżniać coś, co jest prawdą i fałszem, potrafią być asertywni. Nie będzie człowiek asertywny, jeżeli ktoś będzie mówił mu, że właściwie zawsze jest tak, jak sądzi to, czy nauczyciel, czy jak sądzi pani to minister, która przed chwilą nie chciała powiedzieć, że premier się pomylił o asertywności, chce dzieci uczyć. No pani minister, no to wprost powiedzmy, pomylił się ten premier. Asertywność młodych ludzi jest bardzo ważna dla nas, dlatego nowy przedmiot będzie inaczej kształtował wiedzę dotyczącą wiedzy obywatelskiej. Okej, pani minister, to kolejny punkt ze 100 konkretów. Uwolnimy nasze dzieci od ciężkich plecaków. W każdej szkole postawimy indywidualne szafki dla dzieci, a każdy podręcznik będzie miał wersję elektroniczną. No więc chciałam powiedzieć bardzo jasno, tu też podejmujemy działania. Powiem dokładnie jakie. Kiedy te szafki będą? Momencik. Po pierwsze, jeśli chodzi o szafki, na razie robimy tak zwany analizę, jak wygląda sytuacja. Czyli już przez SIO staramy się sprawdzić, jak duży jest problem, czyli w ilu szkołach te szafki są. Już w tej chwili w rozporządzeniu jest zapis dotyczący tego, że szkoła ma obowiązek zapewnić miejsce, to jeszcze zresztą z czasów pani minister Szumilas, miejsce do zostawienia podręczników. I teraz, żeby mogła zostawić podręczniki młodzież, to musi być ich odpowiednik elektroniczny. W rozporządzeniu, które obowiązuje Dlaczego musi być odpowiednik elektroniczny, żeby mogła zostawić młodzież podręczniki w szkole? No po to, żeby mogła się uczyć w domu. Ma się nie uczyć młodzież. Nie, bo nie ma nie mieć pisemnych, obowiązkowych prac domowych, a nie jest mowa, że ma się nie uczyć. W domu w dalszym ciągu będziemy się uczyć. No ale chciałam powiedzieć, że musi mieć elektroniczny odpowiednik. I teraz jest kwestia tego, który mógłby czasem brać po prostu tego podręcznika, który akurat tego dnia będzie mu potrzebny, zabiera go do domu. No rozumiem, natomiast zna pan młodzież i wie pan, że zawsze się okazuje, że już w domu się okazuje, że akurat tego podręcznika nie zabrał. Czasem się zapominało o różnych rzeczach, to prawda. Dokładnie. Ale... W związku z tym chcemy, żeby każdy podręcznik miał swój odpowiednik elektroniczny. I powiem więcej, od roku 2021 nowe przyjmowane, zatwierdzane podręczniki już ten odpowiednik elektroniczny mają. Problem jest z tymi podręcznikami, które były zatwierdzone wcześniej, a tych jest jeszcze całkiem sporo. I teraz chcemy dokonać zmian w prawie, żeby nie trzeba było powtórnie dopuszczać do użytku podręczników, jeżeli tylko stworzy im się odpowiednik elektroniczny jeden do jednego. I to prace już trwają, tak żebyśmy mogli zrealizować również ten konkret. Ale to 100 dni, to co się stanie w 100 dni, pani minister? No mam nadzieję, że powstaną już założenia prawne, a może już ustawa, która zmienia to, bo to niektóre rzeczy trzeba niestety zmienić ustawowo. Pani minister, to teraz jeszcze rozwijmy kwestię tych prac domowych, bo w ostatnim czasie dużo się o tym mówi. Minister Barbara Nowacka, tak, też jeden z konkretów. Minister Barbara Nowacka mówiła w Wirtualnej Polsce, że dzieci będą mogły coś robić w swoich domach, będą mogły czytać lektury. Też jest to w informacji na stronie ministerstwa przedstawionej. Tyle, że pani minister zastrzegła, że broń Boże, nie będą mogły być te dzieci oceniane. Będą mogły czy nie? Ja bym odesłała do komunikatu na stronie. Tam jest zresztą link również do konsultacji. Przed rozmową to czytaliśmy, pani minister, ale nie ma tam słowa o ocenianiu. Nie ma zakazu, ale nie ma też takiej możliwości. Bardzo jasno jest powiedziane.
powiedziane, że tylko prace pisemne i praktyczne będą w klasach 1-3, ich nie będzie, bo tam praktycznie cała ta praca spada i organizacja tej pracy spada na rodzica. Natomiast w przypadku klas od 4 do 8 one nie mogą być zadawane, nie mogą być obowiązkowe i nie mogą być oceniane. Natomiast mogą być zadawane. Co ja mam na myśli? I jeżeli są zadane, to tam jest taka jeszcze jedna anotacja, że dziecko musi otrzymać informację zwrotną. Co mam na myśli? Jeżeli nauczyciel powie na przykład, chcecie sobie coś poćwiczyć, poćwiczcie sobie rozprawkę, proponuję taki temat. I teraz, co się dzieje, kiedy ta praca jest obowiązkowa i oceniana? Wie pani, ile wczoraj mi zajęło napisanie rozprawki na temat tego, że Wokulski był bohaterem pozytywistycznym? Wczoraj pani minister pisała, tak? Tak, wczoraj napisałam. Wie pani, ile mi zajęło? Ile stron ta rozprawka? No, jedną stronę. Rozprawki nie są zwykle jakimiś długimi. Może dwie strony. No to nie wiem, no to godzina. Nie, minutę. A sztuczna inteligencja. Dokładnie. Tak? Wpisałam do Bingu piękne wypracowanie o tym, że są pierwiastki pozytywistyczne i romantyczne, ale jednak przeważają pozytywistyczne. Dlaczego i tak dalej. Natomiast jeżeli ta sama praca domowa nie jest pracą obowiązkową i ocenianą, a nauczyciel powie, proponuję wam, żebyście napisali taką rozprawkę. Jeżeli ją przyniesiecie, to ja wam powiem, co w tej rozprawce było dobrego, co złego. To nauczyciel, to uczeń nie ma powodu, żeby sięgnąć... Okej, ale pani minister, konkretnie, sztuczka, czyli słówka na przykład z języków. Oczywiście, że mogą. I będą mogły być oceny tak, ze słówka, oczywiście, tak? Że mogą być oceny. Wiersz na pamięć. Wiersz, oczywiście. Lektura, wiersz, też czytanie, odpytywanie, czy lektura, czy będzie można jedynkę dostać za nieprzeczytanie lektury w domu, tak? Powiedzieć jedną rzecz. Jeśli chodzi o ten wierszyk, to nawet w filmiku Donalda Tuska było to bardzo jasno powiedziane, że do wierszyka trzeba będzie. Ale pani minister mówiła, że wierszyki też nie na ocenę. Na ocenę. I teraz jest lektury jeszcze, też na ocenę. Lektury, tak? Znaczy tak, żeby nie było wątpliwości, ja jestem w ogóle przeciwny. No rozumiem, ale nauczyciel będzie mógł, ma jakąś swobodę. Tak, ma swobodę, będziemy. Natomiast jestem przeciwny odpytywaniu, ile murk ziemi miał Boryna. Pani minister, to za chwilę jeszcze w internetowej dogrywce porozmawiamy m.in. o słowach Jarosława Kaczyńskiego. Jasne, o słowach prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, który powiedział, że zapowiedź, że dzieci mają się nie uczyć, to zapowiedź robienia z przyszłych, dziś młodych, ale kiedyś dorosłych Polaków, kogoś, kto będzie parobkiem w Europie, to mówił prezes. Dzieci mają się uczyć, mają tylko nie być przeciążane pracami domowymi i odchudzimy też podstawy programowe. W dogrywce Sedna Sprawy o tym porozmawiamy. Katarzyna Ludaura, wiceminister edukacji, z dzisiaj gościem Sedna Sprawy. Słuchaczom Radio Plus życzymy dobrego dnia. Radio Plus. Sedno sprawy. Katarzyna Lubnauer, wiceminister edukacji, posłanka Koalicji Obywatelskiej, cały czas jest z nami. Pani minister, prezes PiS mówi, dzieci mają się nie uczyć. Dzieci mają się uczyć. Parobków. Po pierwsze, prezes, mam wrażenie, że jego doświadczenie szkolne przypada na trochę inne czasy i co więcej, nie ma też doświadczenia. Strasznego, że ktoś jest starszy, młodszy. No, ja rozumiem, ale my musimy zdać sobie sprawę, że wyzwania XXI wieku, ale nawet wyzwania tego, że jeżeli uświadomimy sobie, że osoby, które pójdą do szkoły w 2026 roku, czyli wtedy, kiedy chcemy już zasadniczo zmienić podstawy programowej, opuszczą tą szkołę w roku 38, mniej więcej, jeżeli liczymy 12-letnią edukację, czyli wychodzę z założenia, że tą podstawówka liceum, no to musimy zdać sobie sprawę, że one się skończą zupełnie w innej rzeczywistości. Co mam na myśli? Już dzisiaj opowiedziałam... Elektrownia atomowa CPK. Nie, elektrownia atomowa na pewno, mam nadzieję przynajmniej. Natomiast skończą też w rzeczywistości, w której ta sztuczna inteligencja będzie czymś, z czego oni będą musieli korzystać. I to nie jest tak, że znikną pewne zawody, ale inaczej będzie się je wykonywać. Tak? Niektóre znikną, a niektóre będzie trzeba inaczej wykonywać. Sztuczna inteligencja będzie pomagała lekarzowi w stawianiu diagnozy, bo będzie pokazywała ileś jakby wybranych jednostek chorobowych, które wypełniają na przykład objawy, które podaje pacjent. Sztuczna inteligencja pisze już analizy prawne. Już rzeczywiście to się dzieje. W Polsce może mieć kłopot, ale w innych systemach prawnych sztuczna inteligencja już to robi. W Polsce będzie robiła dwutorowo też będzie sztuczna inteligencja, jak się jej powie, że tu mamy dwa systemy. Nie mamy dwóch systemów, mamy system prawny i mamy bezprawie, które wprowadziła poprzednia władza. I teraz kolejna rzecz. Robotyzacja. Zmienią się priorytety, które są ważne, jeśli chodzi o edukację. Na przykład oprócz wiedzy, bo tej wiedzy musimy umieć też wykorzystywać ją, również skorzystając z różnych źródeł, ale oprócz wiedzy będzie potrzebne stawianie na pewne kompetencje miękkie, o których wszyscy mówią, natomiast nie zrobiono nic, żeby polska szkoła je rozwijała. To co takiego zrobicie, pani minister, żeby były te kompetencje miękkie rozwinięte? No więc tak, po pierwsze, pierwszą rzecz, którą robimy, to uważamy, że bardzo ważne jest, żeby zdobywać tak zwaną wiedzę głęboką.
Czyli tą wiedzę, którą nie tylko się nauczymy na chwilę i potem zaraz zapomnimy. Przetwarzanie czyli tą, bardziej po prostu. Tak, analizę, czyli tak. Tą, którą jak już raz zdobędziemy, to jesteśmy w stanie przez całe życie w jakiś sposób wykorzystywać. Żeby to zrobić, już od 1 września odchudzamy podstawy programowe. A propos, proszę zaznaczyć następny ptaszek przy konkrecie. W tej chwili pracuje 17 zespołów programowych i ja od razu powiem, że część z nich pracuje na bazie ekspertów, których już powołał minister Czarnek, który też widział ten problem, tylko znacząco mówił się nawet spóźnił. Niedawno w Radiu Plus, że też dokładnie. Trzeba odchudzić od podstawy powiem programową. Więcej, niestety bardzo się spóźnił z tym, dlatego że w przyszłym roku kończy się okres, w którym działają rozwiązania covidowe. Czyli kończy się to, żeby na przykład egzaminy były na podstawie tak zwanych wymagań egzaminacyjnych, tylko zaczyna obowiązywać podstawa programowa. I od 1 września my robimy bardzo szybko w tej chwili, ale z konsultacjami, zmiany dotyczące podstaw programowych, które polegają na ich mechanicznym odchudzeniu. Czyli nie będzie tam nowych treści, nie będziemy próbować wpisywać w to nowej rzeczywistości, natomiast odchudzimy podstawy programowe, tak żeby móc korzystać z dotychczasowych podręczników, ale także żeby nauczycieli mieli przestrzeń. Czyli to już uralnie, nie pani minister, sytuacji po prostu będzie tego mniej, ale tyle, żeby tak, można było faktycznie dokładnie, to żeby ogarnąć, nauczyciel tak? był, bo co zrobiła Zalewska? Zalewska to pamiętamy wszyscy ze szkoły, to gonienie, tak, że nauczyciele jeszcze tak, szybko ale jest co jeszcze trzeba jeden zrobić. Problem. Zalewska w momencie, w którym zlikwidowała gimnazja, 9 lat Zalewska edukacji, była minister edukacji. Tak, 9 lat edukacji ogólnej wtłoczyła w 8 lat. Czyli to, co było 6 lat szkoły podstawowej i 3 lata gimnazjum, wtłoczyła w lat 8. I wszyscy widzą, wszyscy, eksperci, nauczyciele, rodzice, że te podstawy programowe są przeładowane. I teraz to, co my chcemy odchudzić nawet o 20% podstawy programowe, ponieważ w Polsce zawsze do podstaw programowych się tylko coś dokładało. I to jest jedna z rzeczy, która zresztą dobrze się komponuje z tym ograniczeniem prac domowych, ponieważ uważamy, że wtedy więcej czasu nauczyciel będzie miał na lekcji, żeby ćwiczyć. Bo zna pan taką sytuację, nie wiem w jakim wieku pan ma dzieci, ale do mnie czasami dzwoni kolega. 97 prawie. Tak, do mnie dzwoni czasami kolega, który ma dziecko w 5, chyba 6 klasie szkoły podstawowej i dzwoni z pytaniem o zadanie z matematyki. On jest lekarzem i matematykę na jakimś poziomie znał, ale jednak nie jest matematykiem i ma problemy pewne może z tym, żeby... lekarz naprawdę ma problem z matematyką na poziomie 5 klasy podstawówki? No tak, jeżeli to chodzi o trochę pewne zasady, to... Nie miał wszystko, ale okej. Okay. I teraz co się dzieje? Ja mu oczywiście jestem w stanie pomóc. On ma, można powiedzieć, to zaplecze, że może do mnie zadzwonić. Iluś rodziców w ogóle ma jakieś zaplecze... Pani minister, ludzie zaplecze, żeby zadanie na poziomie 5 klasy podstawówki, no takiego zaplecza, nie mają know-how wśród znajomych rodziny, panie, żeby... Panie redaktorze, możemy znaleźć, znajdę panu zadania z 5 klasy szkoły podstawowej, nie wiem, z kangura i tak dalej. Założę się, że będzie miał pan problem z rozwiązaniem. Kangura, no kangur, no to kangur. Dobrze. To już, I teraz co, o co chodzi? Chodzi o to, że jeżeli przenosimy dużą część edukacji do domów, to mamy taki efekt, że nie wyrównujemy różnic. Że jeden rodzic ma czas albo ma pieniądze na korepetycje i zapewni możliwość odrobienia tych prac domowych, które są pod opieką kogoś, kto się nie, na nie, tym tylko zna, czy pani minister, ale przeciwnicy tego rozwiązania mówią, ale to jest równanie w dół. Nie. Bo jeżeli jeden ma tę możliwość, nie tej możliwości jeżeli nie ma, robimy, to nie stwarzacie możliwość temu, który jej nie ma, tylko nie ma pan, obcinacie najlepsze szkoły prywatne potrzebę. Bardzo często już dawno nie zadają prac domowych. I to jest tak, że tak powiem, i w Polsce, i w bardzo wielu miejscach. Dlatego, że wiedzą, że tylko szkoła jest w stanie realnie czegoś nauczyć. Nie może być tak, że w szkole... Ja się absolutnie nie zgodzę, że tylko szkoła jest w stanie realnie czegoś nauczyć. W szkole robimy zadania łatwiejsze, a potem do domu zadajemy trudniejsze i zarówno uczeń nie potrafi, jak i jego rodzic nie potrafi mu pomóc. W związku z tym to szkoły obowiązkiem jest to, żeby te najtrudniejsze zadania zrobić. Pani minister, jeszcze chciałbym takie... Odchudzenie podstaw programów to jest zmniejszenie ilości rzeczy, które niepotrzebne dzieci muszą się uczyć i przede wszystkim czas dla nauczyciela no, mało na powtarzanie. Czasu, jeszcze jeden wątek chciałem poruszyć, jeżeli chodzi o podstawę programową. A jeszcze jeden krok konkret realizujemy. Ocena z religii nie będzie Do średniej. Z tym to bywało różnie, jak pamiętam. Swoją edukację raz była, raz nie była, to się zmieniało. Nie, to się nie zmieniało. Raz zmieniało się zmieniło, raz to zrobił Giertych i potem już zostało na zawsze. Nie, jak chodziłem do szkoły, to też się zmieniało. A chodziłem trochę wcześniej, zanim minister Giertych tak? był. Tak, to też pamiętam, że raz wchodziła, raz nie. To się inaczej, ta ocena z religii. No to nie wiem, może mi się coś pomyliło. Pani minister, pani mówiła na jednej z konferencji prasowych przed wyborami, że podstawa programowa jest nie tylko przeładowana, ale też zideologizowana. No to jest przykład. To jeżeli chodzi o ideologizację, to, już to mówię, zniknie. Bardzo jasno mówię, na przykład to, jakieś że... wartości patriotyczne. Nie, to co przede wszystkim znika, to znika HIT.
To jest najbardziej zideologizowana część podstawy programowej. To, co zrobiono w tym przedmiocie... A poza tym to my nie będziemy zmieniać... No, mówiliście właśnie... o takiej strasznej ideologizacji Ale mówiliśmy o dwóch rzeczach. Po pierwsze mówiliśmy o hicie, po drugie mówiliśmy o tym, co robili na przykład kuratorzy, na przykład kurator Nowa, która zabraniała młodzieży chodzenia na dziady, bo jej się nie podobała ta interpretacja Teatru Słowackiego. Odwołaliśmy kuratorów, pani kurator Nowak w pierwszej kolejności. Jak wystarczy poczytać jej tweety, żeby nie mieć wątpliwości, że to była najbardziej ideologiczna kuratora. Krótko, bo skończyłem, pani minister, jeżeli chodzi o kwestie ideologiczne, to co się zmieni w szkołach? Przede wszystkim my uważamy, że szkoły powinny mieć większą autonomię. Szkoły. To nie jest tak, że my mamy coś im narzucać. Natomiast ja mówiłam tam jeszcze jedną rzecz, że mniej ideologii, więcej praktyki. Najlepszym przykładem teraz ze współpracy z WOŚP. WOŚP będzie szkolić nauczycieli, którzy będą potem dzieciom wprowadzać pierwszą pomoc. W klasach 1-3 chcemy, żeby to było powszechne. Uważamy, że nie ma bardziej praktycznej wiedzy, jaką można mieć nabytą również w szkole, jak wiedza o tym, jak udzielić komuś pomocy, jak zadzwonić pod 112. Najmłodsze dzieci będą uczone, żeby móc pomóc swoim bliskim, żeby móc zareagować, kiedy się dzieje wypadek. A mówiła to Katarzyna Lubnauer, wiceminister edukacji. Bardzo pani minister dziękuję za rozmowę, za to spotkanie. Państwu dziękuję bardzo za uwagę. Dobrego dnia. Radio Plus. Sedno sprawy.